Witajcie kochani, rozpoczynamy kolejny dzień z naszym Panem, Chrystusem Jezusem, Bogiem i Królem, który jest wszystkim. Usiądź ze mną teraz chwilę i zastanów się nad tym, że w ogóle możesz rozmawiać z Bogiem. Nad tym, że On jest, że Mu na Tobie zależy. Że On śledzi każdy Twój krok, każdy Twój ruch. Że On chce żyć przez Ciebie. Że On chce wypełniać przez Ciebie swoją wolę. I że On to słowo kieruje osobiście do Ciebie. Osobiście. Trzydziesty pierwszy werset, ósmy rozdział. Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy Mu uwierzyli. Jeśli będziecie trwać w Moim Słowie, będziecie prawdziwie Moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I jak tu się nie zatrzymać i nie powiedzieć dalej? Jeśli będziecie trwać w Moim Słowie, będziecie prawdziwie Moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus mówi o swoim Słowie bezpośrednio, bo On sam jest Słowem i On wypowiada słowa, które nas wprowadzają w Niego samego. Jeżeli trwać będziecie we Mnie, jeżeli trwać będziecie w Moim Słowie, co to znaczy trwać w Bożym Słowie? To, że Ty karmisz swoje serce tym Słowem, karmisz swoje serce Chrystusem i Ty Go kontemplujesz, myślisz o Nim, rozmawiasz z Nim, przeżywasz Go w sobie, przeżywasz z Nim w sobie wszystko, dajesz Mu się prowadzić, ogłaszasz Go Panem swojego życia, Panem swojego serca, Królem chwały, poddajesz się Jemu i to Słowo w Tobie żyje i ono w Tobie kwitnie, ono w Tobie rośnie. Ono jest żywe i ono mówi głośniej niż ten świat, głośniej niż wszelkie troski, niż wszelkie zmartwienia, niż wszelkie trudności. Trwanie w Bożym Słowie i to, że Boże Słowo trwa w Tobie, to jest nieustanne życie Chrystusem, karmienie się Nim, rozkoszowanie się Nim. Myślenie o Nim, trwanie z Nim w relacji. I jak to się dzieje w człowieku? Kiedy on zaczyna Boga szukać, kiedy zaczyna karmić się tym Słowem, choćby 15 minut dziennie, Bóg rozpala w sercu człowieka tak wielkie pragnienie i tak daleko i głęboko go prowadzi, że on potem nie może przestać o Nim myśleć. On rodzi się na nowo. Chrystus zrodził nas na nowo do żywej nadziei. My nie możemy przestać z Nim rozmawiać. Cały czas o Nim myślimy, patrzymy, karmimy się, cieszymy się Nim. Budzimy się w nocy, modlimy się. Pierwsze, co rozmawiamy z Bogiem. Tak żyje uczeń Chrystusa. Wstaje, otwiera oczy i mówi: Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj wstałem. Żyję tylko po to, aby Ciebie poznawać i aby usługiwać wszystkim Twoją miłością, aby wypełniać Twoją wolę, aby ratować się Twoim życiem. Czy Ty modlisz się tak rano? Czy Ty tak przeżywasz bliskość Boga? Czy Ty siedzisz na kolanach, na Jego kolanach, na Jego tronie chwały i rozmawiasz z Nim? Czy Ty karmisz swoje serce prawdą? Co prowadzi nas dalej? Co się dzieje, kiedy Słowo Chrystusa w Tobie mieszka? Kiedy jesteś uczniem Pańskim? Jezus mówi: i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Od czego nas wyzwoli? Od tego świata, od grzechu, od strachu, od lęku, od samych siebie zostaniemy uwolnieni. Poznamy prawdę, poznamy głos pasterza. Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Każdy, kto wierzy we mnie, nie umrze, ale żyć będzie. Pełnia życia Chrystusa eksploduje w Tobie. I nie dość, że odziedziczysz życie wieczne i już żyjesz wiecznie. Jakby Twoje ciało teraz umarło, Twój duch idzie do Ojca, bo zostałeś zrodzony z Boga, to życie wieczne zaczyna się już dziś.
I Ty już jesteś na tym świecie, ale nie jesteś z tego świata. Jesteś eksplozją Bożej radości, Bożej dobroci, Bożej woli, ale również Bożej twardości, Bożej stanowczości, Bożego wołania. Jesteś spełniony. Odnajdujesz cały sens swojego życia w Chrystusie, bo jest na początku, jest napisane, na początku było słowo. Tam jest użyte słowo sens. Przejdźmy sobie może do początku samego. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. To słowo słowo tu jest użyte w języku greckim słowo logos, a słowo logos opisuje sens, treść, słowo, temat, pełnię. I Ty możesz poznać tą pełnię, poznać tą prawdę, bo tą prawdą jest Jezus Chrystus. I pamiętam, na studiach mieliśmy na początku, na AWF-ie właśnie, takie zajęcia. Tam była historia, nie, filozofia sportu. No i wiadomo, tam była filozofia. Ale był taki temat, w pewnym momencie Pan mówił o logosie. A ja postanowiłem, że napiszę do niego maila o logosie i napisałem o Chrystusie jako całkowitym sensie wszystkiego i wysłałem mu linka do moich filmów, napisałem też, dostałem z seminarium takie dokumenty, gdzie pokończyłem różne przedmioty, więc wysłałem tam i super się okazało, bo przepisał mi ocenę z filozofii, no bo filozofię to akurat tam skończyłem. I taka ta rozmowa się z tego wywiązała. Dość krótka, bo krótka, ale mogłem mu zaświadczyć. No i widzę, że ta filozofia niestety nie pomogła mu w zrozumieniu prostoty Ewangelii i Słowa Bożego. Ale zawsze, kiedy otwieramy swoje usta w imię Jezusa, czy piszemy, czy coś robimy, Duch dotyka człowieka. I właśnie ta prawda, która wyzwala człowieka, ona jest prosta. To nie jest uczony umysł. To nie jest coś racjonalnego, coś filozoficznego. To jest Chrystus, który jest prawdą i którego Ty możesz poznać, kiedy się Nim nakarmisz i Go wybierzesz, tak jak On Ciebie wybrał. Kiedy Ty zdecydujesz w sobie, że chcesz Go słuchać, a nie okoliczności Twojego życia. Kiedy Ty zdecydujesz, że chcesz być z Nim, a nie z przyjemnościami tego świata. Kiedy Ty zdecydujesz, że prawdą Twojego życia i to, co wyraża Twój kierunek, to Cię kierunkuje, to jest filarem, fundamentem, będzie Jezus Chrystus. Wtedy ta prawda tak Cię uwalnia, że jesteś odporny na wszelkie kłamstwo, na wszelką manipulację, na wszelkie wpływy innych i Ty stajesz i mówisz, wypełniam Bożą wolę, idę kochać. Ale jesteś szalony. Bóg myśli o mnie co innego. I ja wiem, co On myśli na mój temat. Bardzo Cię kocham i szanuję Cię, ale będę wypełniał Bożą wolę. Wolność. Paweł pisze w listach, że on niczemu nie daje się zniewolić, bo został prawdziwie wolny, bo uwolniła go prawda Ewangelii, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Ojcze, dziękuję Ci za słowo Twojej prawdy. Za to, że Ty jesteś tak dobry. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci, że Ty otwierasz moje serce i serca wszystkich słuchaczy i tych, którzy to oglądają. Na głębie Twojej prawdy, Twojego słowa, Twojego pokoju, Twojej radości i świętości. Ja Ciebie kocham i się całkowicie Tobie poddaję. I proszę Cię, Panie, byś z tą prawdą prowadził nas do innych, by inni byli uwolnieni i wyzwoleni. I by każdy dojrzale podjął decyzję, że chce za Tobą iść. By ten filmik wzbudzał w ludziach tak wielkie pragnienie pójścia za Tobą. Byś Ty, Duchu Święty, dotykał ludzi, by oni wybierali Twoje życie i Ciebie. Bo Ty jesteś życiem. Amen. W imieniu Jezusa Chrystusa.
Amen. Jo, a tak sobie w ogóle myślę, że będę filmiki publikował te ranne o 5, nie o 6, bo może ktoś do pracy wstaje wcześniej i będzie chciał sobie w aucie razem ze mną się pomodlić, a potem zostać z Chrystusem w głębi refleksji Jego słowa. Amen. Jo.